mecz był bardzo dobry w naszym wykonaniu, nie popełniliśmy dużo błędów, aczkolwiek się zdarzyły w pierwszym secie, gdzie mieliśmy dosyć dużą przewagę i drużyna z Będzina doszła do naszych punktów i set stał się bardziej wyrównany, ale myślę, że cały układał się po naszej myśli i nie pozwoliliśmy im się rozwinąć, bo wiedzieliśmy, że no, ostatnie mecze zagrali bardzo dobrze i z Zaksą przede wszystkim też pograli na tyle, że gdzieś tam te sety były bardzo zacięte i wyrównane, więc wiedzieliśmy, że jeżeli damy im chociaż troszkę oddechu, to może to się dla nas źle skończyć, bądź ten mecz będzie wyglądał bardzo groźnie. No i wszyscy się skoncentrowaliśmy na to spotkanie i tyle. Ja myślę, że nie, bo my wiemy, o co walczymy. Walczymy o to drugie miejsce w lidze i to jest dla nas cel. Trener też w ogóle po tym meczu z Włochami tak naprawdę nie podsumował tego spotkania. Myślę, że teraz będzie czas przed kolejnym spotkaniem na to, żeby podsumować, powiedzieć, co zagrało, a co nie zagrało. On sobie na pewno to jeszcze kilka razy, znając naszego trenera, przeanalizuje, obejrzy do poduszki albo do porannej kawki, albo jedno i drugie. I będziemy gotowi na to spotkanie rewanżowe. Do tego spotkania to mogę powiedzieć to samo, co po meczu u nas na hali. Po prostu siła rażenia drużyny ze Skry przerasta na daną chwilę naszą drużynę. To, co robili chłopaki ze Skry na zagrywce, to naprawdę jest klasa światowa. Trzeba tylko im życzyć powodzenia we Włoszech i my musimy dążyć do tego poziomu, żeby kiedyś z nimi rywalizować. Myślę, że tylko tyle, przyklasnąć i pracować dalej. Statystycznie wyglądało bardzo dobrze, 3-0 do 20, do 12 i do 20. Szczególnie od tego drugiego seta zaczęliśmy rewelacyjnie grać w ataku. Też widać to po błędach i po blokach przeciwnika. Praktycznie zdarzyły nam się dwa błędy przez całe spotkanie. Plus do tego przeciwnik zablokował nas dwa razy, więc widać, że bardzo dobrze graliśmy w tym elemencie. Ciężko było nas tam w ogóle dotknąć. Więc to cieszy, no oczywiście cieszy dyspozycja w zagrywce, gdzie powsuliśmy w całym meczu 18 zagrywek, ale zdobyliśmy tym elementem 14 punktów, więc cieszymy się z kolejnego spotkania. Myślę, że my w ogóle nie patrzyliśmy na tabelę. Gramy, żeby grać jak najlepiej. Każdy mecz chcemy rozegrać o zwycięstwo, najlepiej za 3 punkty i taką zasadą się kierujemy. A to, co się dzieje w tabeli, to tak prawdę mówiąc dopiero to jest drugi plan, nas to nie interesuje. Mamy tyle spotkań ważnych przed sobą, że jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam nam będzie zaprzątać umysł, jest zupełnie zbędna. Myślę, że nie, bo tutaj jedno spotkanie przegrane 0-3 i może to się wszystko gdzieś tam wywrócić, odwrócić. Zobaczymy, jak się skończy, bo jeszcze teraz w tym momencie nie wiemy, jaki jest wynik Warszawy z Jastrzębiem. Wiem, że przegrywa Warszawa 2-1, więc to też jest na naszą korzyść. A jak się zakończy, no wiadomo, że wygrana Jastrzębia nas promuje jeszcze dodatkowo. Powiększymy wtedy przewagę punktową, ale tych spotkań jeszcze jest kilka, jeszcze jest bezpośrednie spotkanie z Warszawą, jeszcze gramy bardzo ważny mecz u siebie z Kędzierzynem, więc tych punktów jeszcze można nałapać i pogubić. Dlatego trzeba mieć rękę na pulsie właśnie w takich meczach jak dzisiaj. W lidze zostało nam jeszcze kilka spotkań, ale już zbliżamy się do najważniejszych rozstrzygnięć. Wydaje mi się, że to drugie miejsce jest spokojnie w naszym zasięgu, więc będziemy mieli znowu chwilę na odpoczynek, regenerację i przygotowanie do następnych meczów i już czekamy później na półfinały w Plus Lidze. Cała ta runda jest taka dosyć ciężka pod kątem meczów wyjazdowych i kolejny nam się zapowiada tydzień dosyć ciężki, a jeszcze następny już w ogóle bardzo ciężki, ale zagraliśmy pierwszą rundę prawie całą u siebie i wiedzieliśmy, że tak to będzie w następnej i każdy był na to przygotowany i cieszymy się, że możemy reprezentować nasz klub i tyle. No, takie są po prostu zasady grania w naszej lidze i to w pełni akceptujemy. Myślę, że to gdzieś tam pewnie się będzie nawarstwiać, ale my jesteśmy do tego przygotowani, przyzwyczajeni już na pewno przez tyle lat. Tutaj mamy zawodników na światowym poziomie, zawodników, którzy już wiele lat grali w reprezentacjach swoich krajów, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, więc ja myślę, że my jesteśmy na to gotowi i to miły czas, że można będzie gdzieś tam tego treningu będzie mniej na pewno, więcej podróżowania, więcej rozmów i spędzania czasu z kolegami z drużyny. Worek cukierków. Trzeba się pochwalić. Worek cukierków i MVP.
ale to dzisiaj cała drużyna na to zasłużyła i każdy miał naprawdę tam jeden 10, drugi 11, trzeci 13, wszystko koło siebie. W takiej sytuacji powinien dostać rozgrywający, ale może mam chody. To nieważne, MVP nieważne. Ważne, że jest 3-0 i 3 punkty. Trening pokazowy dla dzieci, które chciałyby uczestniczyć w takim teście sportowym, jak i również złożyć swoje podanie do nowo powstałej klasy w SP1, klasy sportowo-językowej, której objąłem patronat i myślę, że wszystkich serdecznie zapraszamy, zainteresowanych trzecioklasistów, tegorocznych trzecioklasistów, żeby popatrzeć, a nawet wziąć udział, bo trening jest otwarty, można się przebrać, można wziąć udział i będziemy się jutro świetnie bawić o godzinie 9 w hali Energia. Yeah.